Hej, siema, witam was, mordeczki. Bardzo serdecznie z tej strony Husajn. Chociaż tutaj nie będziemy się zajmować grami, to jest moje drugie oblicze, tak więc słuchajcie. Lubię sobie testować różne rzeczy, tak jak może wiecie. Różne witaminy, niewitaminy, suplementy, diety, pierdoły z apteki, których niektórzy ludzie się boją brać. To ja właśnie nie testuję. I dzisiaj przetestujemy, znaczy może nie przetestujemy, bardziej ocenimy, czy to działa, czy to nie działa, czy to jest kit jakiś, którzy nam producenci takich różnych rzeczy nam wciskają. Trafiłem na zieloną kawę Active Laba. Podobno Active Lab super się podniósł w swoich rzeczach, tak więc może to będzie dobre. Ogólnie co to jest zielona kawa? Zielona kawa, jak sama nazwa wskazuje, jest zieloną kawą, ale co ona tak naprawdę daje? Ogólne zastosowanie jest odchudzenia, tak? Ale tutaj mamy do tego, jest napisane, nie wiem czy widać, Slim and Detox, tak więc detoksykacja organizmu oraz spalanie. To jest taki typowy spalacz, tak? Ogólnie osiągnął sukces. Ta zielona kawa właśnie osiągnęła sukces. Podobno jest zastosowanie zarąbiste, działanie też. Tak więc zobaczymy. Jednak ta część materiału to jest taka jedynie informacyjna, ponieważ mniej więcej każdy suplement diety przyswaja się i efekty widać dopiero po tygodniu. Tak więc nagrywam tą część i za tydzień dogram kolejną, żeby opowiedzieć, czy to działa, czy po prostu to nie działa. Ktoś się tam drze. I tak, taką buteleczkę 90 kapsułek, to starcza na 90 dni, bo to jest jedna dziennie, kupiłem w sklepie z odżywkami dla sportowców za 30 zł. Chociaż mogłem taniej, ale nie chciałbym sprzedać, frajer. I taka kapsułeczka ma 500 mg zielonej kawy, do tego kwas chlorogenowy. Ale co on daje, to jakoś nie czytałem, nie wiem. Nieważne, 250 mg tego jest. I tak, to się bierze jedną dziennie. Po powrocie do domu, jak wczoraj kupiłem, okazało się, że w domu mam coś takiego. Widać? Zielona kawa 1000 mg. No, okazało się, że moja matka to brała. Śmierdzi trochę mniej. I w takiej jednej kapsułce mamy 500 mg. Czyli tak jak w tym dwie. A co, żeby było śmieszniej, tego się bierze dwie tabletki dziennie. Czyli czyli pobieramy 2000 mg zielonej kawy. Tylko że to jest podobno cholernie drogie i w aptece. Tak, to kupiłem normalnie na stoisku z odżywkami, a to można kupić w aptece. Może jeszcze gdzieś w jakimś Naturze czy w Rossmanie, może nie jest w takich drogeriach. Nie wiem, bo nie sprawdzałem. Ale mam tutaj kilka kapsułek, jeszcze nie zostało. Tak więc najpierw pobiorę sobie tą większą dawkę, by wchłonąć po prostu więcej tej zielonej kawy i może będzie szybszy efekt. A jak to mi się skończy, bo to dwa razy dziennie, tutaj mało zostało. Jeżeli to mi się skończy, to zacznę brać to, czyli mniejsza dawka, ale żeby po prostu nie przestawać brać tej zielonej kawy. Co tu jeszcze jest? Tutaj nie, tutaj jest jakieś pierdoły. No nic więcej ciekawego nie ma. Czyli zostawmy sobie, że tu jest po prostu 1000 mg zielonej kawy. I też w tym pudełeczku jest 90 kapsułek i bierze się dwa razy dziennie. Czyli starczy nam na połowę mniej niż to. Czyli muszę zapytać, ile to kosztowało, czy to się w ogóle przekłada na jakość z ceną. No nieważne. Czyli za tydzień dogram kolejną materiał. A, jeszcze się zważyłem przy okazji, żeby wiedzieć, ile mam teraz, a ile będę miał za tydzień, czy w ogóle, chociaż przynajmniej kilogram przez ten tydzień może. Nie wiem, czy mówić, czy warto, czy będziecie się śmiać. No dobra, chuj. Mam teraz 105 kilo. 105 kilo
żywej, grubej wagi. Nie tak mam mniej, bo schudłem ostatnio. 6 kilo. I co jeszcze miałem mówić? A, właśnie. W Biedronce, w sklepie, w sklepach sieci Biedronka, nie żeby zaraz było jakieś promowanie czy coś, ale jest taki nowy produkt, mianowicie mała buteleczka, tam chyba jest 330 ml, pół litra tam chyba nie ma. Są takie różne, powiedzmy, soczki witaminowe i mamy na stres, na aktywność, na coś jeszcze, nieważne. No i tam mamy całą grupę witamin B, witamin grupy B i do tego jakiś tam dodatkowy składnik, który ma powodować tam na brak stresu, aktywność, coś jeszcze, na kreatywność chyba jeszcze jest, no nieważne. I wziąłem sobie właśnie tego na spalanie, tam jeszcze spalanie było, na spalanie. I właśnie było tam zielona kawa, yerba mate, L-karnityna, no i oczywiście całe witaminy z grupy B. No i powiem wam, że piłem to trochę, ćwiczyć nie ćwiczyłem za bardzo, miałem trochę zapieprzony tydzień, ale przez tydzień schudłem kilogram. Tak więc prawie bez żadnego wysiłku, tak, normalna aktywność, co ja tam przejdę się do autobusu i z powrotem, trochę po robocie polatam, tak więc schudłem kilo przez tydzień. A teraz będziemy przyjmować samą zieloną kawę, tak więc zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Tak więc nie przedłużając tej części, trochę pogadałem, trochę popitoliłem wam. Tak więc dla was to będzie jedna chwila, dla mnie cały tydzień. Tak więc zobaczcie, co się stanie po tygodniu. Czy zasłabnę, czy mnie wywiozą karetką, czy schudnę. Tak więc do zobaczenia. Hej, siemano, witam was, mordeczki, bardzo serdecznie w kolejnej części filmu mówiącej o zielonej herbacie kawie. Dobra, słuchajcie, tydzień pobrałem sobie ten specyfik i co mogę stwierdzić? No, schudnąć nie schudłem, ale czuję, że był detoks i to spory, ponieważ czuję się lepiej, to od razu poczułem, że czuję się lepiej i do tego przestałem się nadmiernie pocić, co pewnie wiecie już z poprzednich materiałów. Kiedyś mówiłem właśnie o nadmiernej potliwości i właśnie ja mam taką nadmierną potliwość i teraz już się robi coraz cieplej, no to się normalnie gotuje. No i co mogę powiedzieć, normalnie przestałem się pocić, tak? Znaczy może nie kompletnie, tylko po prostu normalnie. Normalnie się pocę, a nie tak całościowo cały czas, tak jak to miałem. Ciekawe, jak to będzie się sprawdzało w wakacje, gdzie będzie plus 30 stopni. I no co mogę powiedzieć? Myślałem, że będzie lepsze, tak? Że schudnę coś przez ten tydzień, aczkolwiek no może to jest po prostu za mały okres czasu. Fakt, że trochę wpieprzałem, nic nie ćwiczyłem, tak więc no może to też to może być, dlatego zostało mi tutaj kuracji z tego na 2 dni, to więc wybiorę sobie jeszcze to przez 2 dni, a potem przez tydzień będę jeszcze korzystał tego. Znaczy jak zacznę to brać, to po tygodniu znowu zrobię materiał taki update jakby do tego i zobaczymy, czy coś się zmieniło. Tak więc no w tamtym materiale chyba sporo wszystko powiedziałem o tej zielonej kawie, tak więc nie będę tutaj się wchodził za bardzo na ten temat. Po prostu chciałem powiedzieć, co to dało przez tydzień. Dało tylko 50% możliwości, co według mnie jest słabo trochę. Tak więc no zobaczymy. Dawka spora niby, ale nic. Zobaczymy, jak będzie na tej mniejszej dawce. Pewnie jeszcze gorszy chuj, ale zobaczymy. Przestanę trochę mniej wpierdalać, poćwiczymy trochę i zobaczymy, czy będą jakieś efekty. Tak więc, no nie przedłużając, to by było na tyle. Pierwszy materiał z zielonej kawy dobiega końca. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Za tydzień dogram jeszcze kawałeczek. I zobaczymy. Zobaczymy. Tak więc, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Hej, siemanko,
mordeczki. Przychodzi czas na podsumowanie. Minęło już 3 tygodnie, odkąd zacząłem brać zieloną kawę. Chociaż najpierw brałem ten jeden specyfik, teraz ten drugi. I powiem wam, że ten drugi wydaje mi się gorszy z Active Laba, ponieważ są lekkie skutki uboczne, mianowicie około 17-16 już robię się senny i muszę normalnie pierdzielnąć mocną kawę, bo inaczej normalnie zasypiam. Jak siedzę w robocie, no to przerąbane, nie? Jak to można spać w robocie? No wiem, że w niektórych się da, no w mojej nie za bardzo, bo na widoku. Dlatego trzeba równąć kawę, ale to tak jak mówię, to jest taki mały skutek uboczny. Mianowicie, detoksykacja działa, odchudzanie powiem, że no nie za bardzo, chociaż no myślę, że to jest efekt placebo by tu zadziałał. Jakby sobie wmówił, że to jest, że schudnę po tym, no to zapewne bym schudł. Poza tym większość przy takich lekach odchudzających to tak naprawdę nie działa sam lek, tylko działa dieta i odchudzanie. Przepraszam, i ćwiczenia. Czyli nawet bez tego leku schudniemy tak samo. Przeważnie tak jest. Jest to właśnie efekt placebo. Dlatego no nie wiem, wybiorę tą puszkę na pewno do końca, bo kupiłem to, co trzeba wybrać. Kapsułka, znaczy paczka jest na 90 dni, może po 90 dniach nagramy znowu jakieś update'a, ale to już kompletnie osobne do innego materiału. Tak więc, no nic, no nie przedłużając. Pobrałem, zobaczyłem, przetestowałem. Może kiedyś coś innego zrecenzujemy, jakąś zieloną kawę. No według mnie no to naprawdę musi działać mocno psychika, żeby, znaczy trzeba mieć słabą psychikę, żeby dać się przekonać, że to pomoże. Ja mam za mocną psychikę i mi się nie da nic wmówić. Ja muszę sam wszystko przetestować, żeby się upewnić. Tak więc zielona kawa dobiega końca. Mam następny specyfik też kupiony w tym samym sklepie z odżywkami. Tym razem będziemy testować Guarana Shot. Ponieważ widzicie, że jestem trochę taki przyćpiony. Niedawno wstałem. Wcześniej rano jest. I zaraz nagrywamy sobie następny materiał. Właśnie przetestujemy to, bo kawy dzisiaj nie piłem. Dlatego zobaczymy sobie to. Ale to już w innym materiale. Nie wiem, kiedy to zobaczycie. Pewnie kiedy wrzucę. Tak więc nie przedłużając. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.